Siema, ja jestem Dealer, a w dzisiejszym filmie omówimy fabułę gry The Texas Chainsaw Massacre. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę zachęcić do wejścia na mój główny kanał, ponieważ tam mi zasięgi upadają, a ja jestem kurwa chytry na to, także no, będę po prostu szczery. Zacznijmy od tego, że jest to gra typu asymetryczny horror. Chuj wie, czy to tak się to nazywa. Czyli mamy dwie drużyny, zabójców i ofiary. Drużyna zabójców musi złapać i zabić każdą ofiarę, a ofiary muszą uciec. Sama gra nie narzuca nam fabuły, ale nie trudno się jej doszukać, gdyż każda postać ma swoje backstory, a same postacie przeprowadzają między sobą konwersacje. Także fabuła w tej grze występuje. I całą fabułę, jaką nam zaprezentowano do tej pory, przedstawię w dzisiejszym filmie. W grze napotkamy obecnie ośmiu członków rodziny Sawyer, którzy wcielają się w rolę kanibalistycznych zabójców, i ośmiu bardzo pechowych ludzi, którzy stają się ofiarami. Wśród członków rodziny Sawyer znajdują się dziadek Bubba Sawyer, znany bliżej jako Leatherface, Drayton Sawyer, znany bliżej jako Cook, Nabin Sawyer, znany bliżej jako Hitchhiker, Cici Sawyer, Johnny, Nancy i Hans. Wśród ofiar znajdują się Anna Flores, Connie Taylor, Julie Crawford, Leland McKinney, Sonny Williams, Maria Flores, Danny Gaines i Virginia. Początek tej historii ma miejsce w roku 1849 w stanie Texas. Wówczas urodził się dziadek. Dziadek był rzeźnikiem, który był najlepszy w swoim fachu. W końcu nastąpiło uprzemysłowienie, w wyniku czego rzeźników nie potrzebowano, bo firma zaczęła się posługiwać maszynami. Dziadek był zdenerwowany tą zmianą, na tyle, że rzucił pracę od razu. Dalej jedyne co wiemy, to to, że rodzina Sawyer przeszła na kanibalizm. Możemy podejrzewać, że rodzina była biedna i nie było ich stać na jedzenie, a także z racji, że byli popierdoleni, przerzucili się na kanibalizm. W grze dziadek ma już 124 lata, ponieważ akcja dzieje się w roku 1973. Dziadkowi towarzyszy jego trzech wnuków: Leatherface, Hitchhiker i Cook, ich przyszywana siostra Cici, ich daleki kuzyn Hans oraz bliska przyjaciółka Cooka Nancy i jej syn Johnny. Skoro przeszłość dziadka znamy, to warto wspomnieć coś o pozostałych członkach rodziny. Leatherface choruje na akromegalię, co tłumaczy jego wzrost. Bubba posługuje się piłą łańcuchową i tworzy swoje maski, wycinając twarze swoich ofiar. Bubba Sawyer jest zależny od rodziny i ślepo słucha się każdego rozkazu. Cook posiada stację benzynową i jak z jego ksywki wynika, to on jest kucharzem i to on przyrządza ludzkie mięso. Wykazuje również cechy przywódcze i kieruje działaniami rodziny. Hitchhiker z kolei włóczy się po drogach, skąd też jego ksywka. Jest on również ślepo oddany rodzinie jak Bubba. Cici to przyszywana siostra tej trójki. Przez wiele lat nie było jej wśród rodziny i wędrowała z wieloma kultami, dlatego też zachowuje się tak, a nie inaczej. I to właśnie wśród kultów nauczyła się tylu piosenek. Johnny z kolei jest dzieckiem zabranym swojej matce i wychowanym jako totalny popierdoleniec. Nekrofil, zabójca, łowca i przede wszystkim kanibal. Jest strasznie charyzmatyczny i przede wszystkim ma cechy typowego mordercy. Nancy jest również psychopatką, jak każdy w tej rodzinie. Nancy zabija Judith i zabrała jej dziecko. Jak dobrze wiemy, tym dzieckiem jest Johnny. Nancy zawsze marzyła o dziecku i byciu matką. Według niej miłość oznaczała piekło, jakie zgotowała Johnemu, tworząc z niego psychopatę. Jeśli chodzi o Hansa, to kiedyś był drag racerem i jedyne co wiemy, to to, że jednej ze swoich ofiar oderwał twarz i ją ubrał, następnie przekazując ją młodemu Bubbie. Prawdopodobnie zaczynając u niego fazę na ubieranie ludzkich twarzy. Przed wydaniem gry The Texas Chainsaw Massacre została wydana gra Petals, która była wstępem do wydarzeń z gry. W Petals poznajemy Marię Flores. Maria ma bardzo pechowy dzień, gdyż psuje jej się samochód i postanawia przejść się i sfotografować kilka kwiatków. Po drodze wchodzi na posesję prywatną, a później próbuje sfotografować królika. Gdy Maria podchodzi do zrobienia zdjęcia, aparat wyrywa jej Johnny. Spanikowana Maria ucieka w stronę najbliższego domu. Okazuje się, że jest to dom rodziny Sawyer. Maria puka do drzwi w poszukiwaniu pomocy, a drzwi otwiera jej Cici i Leatherface. Wraz z Johnnym porywają Marię, a Leatherface ją rani. Następna scena przenosi nas do siostry Marii, Anny Flores, która kontaktuje się z policją i wciąż nie otrzymuje informacji, co się stało z jej siostrą. Anna, zdenerwowana tym faktem,
rozłącza się. Anna przez całe swoje życie myślała o innych. Przez to nigdy nie osiągnęła sukcesu, nie utrzymała związku z chłopakiem i została wraz z siostrą i matką. Przez taki stan rzeczy nie mogła po prostu czekać na wieści od policji i sama postanowiła znaleźć swoją siostrę. Pierwszą osobą, która dołączyła do grupy, jest Connie Taylor. Connie jest typową chłopczycą. Wychowała się na wsi i ma parę sztuczek w zanadrzu. Wśród tego zerwała z dziewczyną i była najlepszą przyjaciółką Marii na uczelni. Do grupy dołączyła także wysportowana znajoma Marii z uczelni, Julie Crawford. W grupie znalazł się także Leland McKinney, sportowiec i romantyk, który szybko zaprzyjaźnił się z Marią. Do grupy dołączył też Sonny Williams, najlepszy przyjaciel Lelanda, mądry gość, który będąc nerdem zdobył dziewczynę. Wow. Sonny dołącza do grupy, ponieważ Leland przedstawił ją swoim przyjaciołom, w tym Sonnemu i Danemu. A do danego wrócimy później. Pięcioosobowa grupa wyrusza do miejsca, w którym został znaleziony samochód Marii, czyli Newt w stanie Texas. Piątka przyjaciół natrafia na stację benzynową Cooka i spotykają tam Draytona. I wspominają o Marii. Drayton dobrze wie, co się stało z Marią, dlatego proponuje grupie, aby rozbili obóz w lesie obok i nazajutrz poszukają Marii razem. Oczywiście była to pułapka, w wyniku której grupa zostaje porwana. Wracając do Danego, którego wcześniej pominąłem, warto wspomnieć, że jest to chłopak Marii i jedynym powodem, dla którego nie wyruszył z grupą, jest to, że poszedł szukać Marii samodzielnie. W pewnym momencie natrafia na dom, do którego postanawia podejść. Okazuje się, że jest to dom Nancy i właśnie na nią wpada Dany. Nancy oferuje pomoc w znalezieniu Marii tylko po to, by Dany wszedł do domu i został złapany w pułapkę. Ostatnią z ofiar jest Virginia, zdesperowana matka, która postanawia odnaleźć swojego zaginionego syna Jesse'ego. Ma ona obsesję i nie może przyjąć do wiadomości, że jej syn zniknął. Virginia udaje się odnaleźć samochód jej syna na tyle domu Sawyerów. Postanawia ona wejść do domu, gdzie w piwnicy zauważa Marię. Virginia jednak też zostaje porwana. Wtedy rozpoczyna się właściwy element rozgrywki. Wszystkie ofiary łączą siły, aby uciec z rąk rodziny Sawyer. Rodzina natomiast nie może pozwolić na wydostanie się jakiejkolwiek ofierze. Według loru wszystkie ofiary giną, a jeśli uciekną, to wracają z pomocą, by tylko zginąć. Więc jak na razie to na tyle z loru gry, czyli też na tyle z tego filmu. Pewnie jeszcze będą tutaj filmy z Texasa, także no. Także tyle. Elo.